Jak widzicie... Ej, no jak widzicie w dzisiejszym odcinku wszystko zaczyna się od trolla. W ostatnim odcinku zginąłem i nie wiem, czy wy to też widzicie, mamy tutaj przeciwników. Ja tu się chyba na razie nie ruszam, żeby mnie nie zauważyli. Muszę odebrać tamten plecak, bo w tamtym odcinku, no w skrócie można powiedzieć, zamarzłem. Więc zabierzmy sobie to zanim, zanim zacznie robić się ciemno. I w dzisiejszym odcinku finalnie będziemy mogli przejść do tego, na co czekałem bardzo długi czas. Bardzo niedawno temu Zakrzak robił dla mnie prezent, ja robiłem prezent dla Zakrzaka. O, mamy mięsko, dobra, weźmy sobie mięsko. Dzięki temu, że robiliśmy sobie nawzajem, no to każdy z nas coś dostał, no nie? Więc dzisiaj ja, można powiedzieć, otworzę swój prezent, a zacznijmy właśnie jeszcze od tego. Zakrzak, czy tobie się podobał prezent ode mnie w ostatnim odcinku? Był piękny, szczególnie ten taki pierwszy, ten przedprezent, no to po prostu się zachwyciłem, jak go zobaczyłem. Słuchaj, ja... Nie miałem zbytnio tam fajnych rzeczy. Ja przynajmniej, jako że ja dobrych rzeczy nie przygotowałem, to ja mam oczekiwania bardzo wysokie, że dostanę coś mega super, bo Zakrzak cały czas mówił, co ja mam dla ciebie, co ja mam dla ciebie. No, niesamowite, co ja mam dla ciebie. No i mam nadzieję, że to się dzisiaj spełni. Możesz mi powiedzieć jedną rzecz, co tam jest na przykład teraz? Jedną rzecz, coś z pustyni. To na pewno jest jakaś tam rzecz, ale to zobaczysz sobie, zobaczysz. Myślę, że ci się coś tam spodoba. Ja myślę, że my dzisiaj finalnie zobaczymy jedno. Zobaczymy, gdzie poszliśmy w dwójkę, ale to dopiero po otwarciu prezentu, bo Zakrzak poszedł na pustynię, a wy chyba nie widzieliście mojej perspektywy, gdzie ja byłem i gdzie ja byłem po prezenty, a później tego nie było widać, bo zginąłem, no i też opowiadałem to w ostatnim odcinku, ale nie dokończyłem. Zginąłem w kopalni lodowej, w skrócie, i straciłem wszystko. Straciłem dosłownie wszystko, więc w kolejnych odcinkach będziemy musieli iść na taką mini wyprawę po mój plecak, tylko pierwsze co, to chyba pasuje nam iść na biom pustynny. Czy to będzie dobry pomysł, żeby to zrobić w zimie? Słuchaj, w Polsce też możemy lecieć do Egiptu, jak jest zima i ten, do ciepłych krajów, więc w sumie spoko. No to zanim będzie zimowa wyprawa, no to tak po prostu zrobimy. Słuchajcie, mamy też tęczę, możemy iść na tęczę, odebrać sobie stamtąd przedmioty, bo tam jak zatańczymy, no to coś dostajemy. A co ty robisz w ogóle? Gdzie ty jesteś? Ty zbierasz drewno? Tak, ja kopię dużo drewna, żebyśmy mieli bardzo dużo wiosce i uzbierałem już 150, więc jest spoko. Ja tutaj zabiorę sobie jeszcze pewne przedmioty. Możemy zostawić mleko i ja wybiorę się na tęczę, bo być może... I właśnie, może coś tam będzie dla Zakrzaka, bo ten prezent mój, no to nie... O, no i tak, no i nie wziął nic z tego prezentu. Ty, co jest grane? Zakrzak, nie podobał ci się ten prezent, bo nic nie wziąłeś. Nie, ja sobie po prostu zostawiłem, bo nie miałem miejsca w ekwipunku, bo nasz magazyn po prostu jest w rozsypce. Nie? Ściany powypadały, skrzynki są dziwne, jakieś brudne, mamy tu słabe kilofy, kupę mamy w skrzynkach, no ogółem... No nasz magazyn, widzowie, przeżywa ciężki czas. Właśnie też widziałem na TikToku, jak zorganizować sobie chesty i to będziemy sobie musieli zrobić, w sensie jak to wszystko podzielić i zrobimy to w kolejnych odcinkach, przepchnijmy sobie ten głaz, może coś tutaj dostaniemy. Ej, dostałem? Czemu ja dostałem tutaj kawałek ska? Aha, dobra, to wyleciało prawdopodobnie. Zbierzmy trochę granitu i tak, może zróbmy coś takiego jak oczekiwania versus rzeczywistość. Ja mam nadzieję, że Zakrzak, bo pytał mnie na tym odcinku, gdy byliśmy na tym biomie, pytał mnie, czy wiedziałem, że jest złoto. Tak mnie zapytał, więc no, być może... No co? No nic. No jak no nic? To nie takie proste złoto wykopać, no gdzie ja to miałem, halo? Ale mówiłeś o złocie, no mówiłeś, czy widziałem złoto, czy udało mi się znaleźć, no to myślałem, że to będzie, wiesz, no nie gadaj, że tego nie będzie tego? Ej, no bez takich, halo. Bez takich. Czyli nie będzie, no dobra, no to nic się nie dzieje, no słuchajcie, no to ja może tutaj teraz zostanę. Aha, dobra, musimy to wszystko zbudować. Ajajaj, czemu to się nie robi od razu? Musimy tutaj zawalczyć z wilkiem, ale bijemy go za jeden, okej, dobra, no to super, Zakrzak. U mnie jest bardzo źle, muszę tutaj jak najszybciej wybudować te schody. Aj, dawaj. Aha! Ty jesteś na tej zimie, tak? Na tej... Nie mów, że się z domku pojawisz. Ej, nie wytrzymam, wiesz co się stało? Zginąłeś. Nie, nie zginąłem. Nie zginąłem. Uf, dobrze. No dobrze. Czy wy to widzicie, co tutaj się wydarzyło? Czy to jest jakiś żart totalny? Wiesz, co się stało? Zniknęło mi to przez deszcz. Plecak? No nie plecak, po prostu to coś. Aha, nie mam desek, żeby... Dobra, nie mam desek, żeby to wy... Nie plecak, tylko ta chmura z tęczą, rozumiesz? Aha, co ty gadasz, serio? Ale lipa. I co mam teraz zrobić? No ja myślałem, że coś będę miał dla ciebie. A tu...
prostu znowu nic. Słuchajcie, wracamy do domu, wracamy do domu. Ja nie lubię nocy w tej grze. Nie lubię nocy. Jeszcze nie lubię wilków, bo mam dwa obok siebie, które mnie gonią. Stary, weź mi pomóż, bo ty masz chyba kuszę, nie? Masz kuszę? Właśnie problem w tym, że mi się skończyła kusza i jestem na etapie robienia sobie jakichś tam broni, lepszych lub gorszych, jakichkolwiek, bo mam taką lipę. Mam mieczyk na wykończeniu jedynie. Aktualnie to ja jestem na wykończeniu, nie mogę biegać szybko. Dobra, w końcu mogę biegać szybko. Ucieknijmy może od tego wszystkiego tutaj. Czy ja idę w dobrą stronę? Gdzie jest nasz dom? Tam jest chyba nasz dom. Ej, zgubiłem się, stary. Nie wiem, gdzie ja jestem. Gdzie jest nasz dom? Nie wiem. Nasz dom jest na górce i ty, powiem ci, czy biegniesz dobrze? Dobrze, dobrze, biegnij tak dalej, biegnij, no dalej, dalej, przed siebie. Ja cię kręcę, prawie tutaj ginę od tych szkieletów. Dobra, uciekamy sobie nieco szybciej. Ich jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć szkieletów mnie goni. Okej, chyba idę dobrze. Trzy, dwa, jeden. Dobra, okej, uciekam dalej. Uciekaj, Rafa, uciekaj, dobra. Uciekamy, jesteśmy już w tym. Ej, tu mamy beczkę z dynamitem. Czy to się da zabrać ze sobą? To jest ciekawe, chyba da. Na barki się wziąć, jak się nie mylę? Chyba. Ej, to może by to zabrać tutaj z tego domku. Będziesz musiał iść ze mną, bo ja nie mam nic do walki. A ty ostatnio mi robiłeś mieczyk? Czy źle pamiętam? Czy ja ostatnio ci robiłem mieczyk? Ja ci robiłem siekierę, ale tak się składa, że tą siekierę wykorzystałem na kopanie słupa korzenia. I już jej nie ma. Aha, czyli nie ma nic dla mnie. No to jest trochę źle. Ogólnie, widzowie, ja się zastanawiam, czy będzie się dało sadzić drzewa. Bo my tak ogołociliśmy tutaj tą miejscówkę, że my tu w ogóle nie mamy drzew. A tam się coś świeci. Co to jest? Tam coś budujesz? No, buduję domek. A to widać? A czemu to się tak świeci? Naprawdę? Co ty mówisz? To się całe świeci. To się całe u mnie świeci, calusieńkie. Ale dlaczego? Ej, ale ładnie to wygląda. Dobra, czyli będziemy mieli nową chatę. No to jest kolejny prezent i to pewnie jest dom dla mnie, no nie? Dobrze myślę? Tak, to jest właśnie część prezentu przecież. No a jak? Nie no, to będzie wspólna chałupa. Każdy będzie miał swój pokój. Tak. Ej, takie prezenty to ja lubię. A jeszcze tutaj zobaczę sobie w liście, co ja miałem napisane do świętego Mikołaja. Mam nadzieję, że wszystkie te rzeczy dostanę od Zakrzaka. Dobra, musimy sobie tutaj jeszcze trochę zjeść. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że mamy noc. Nie mam narzędzi. Muszę sobie tutaj jeszcze coś takiego do zbierania i postaramy się jeszcze iść po tą beczkę. Dobra, mamy tutaj kilof, tylko ten kilof to mi się raczej nie przyda. Chodźmy tutaj, czekajcie, bo ja robiłem albo deski, albo kije. Dobra, leśna siekiera, możemy sobie zrobić leśną siekierkę, weźmy to. I dobrze by nam było zrobić długi miecz, ale do tego 5 kij nam potrzeba. Jeszcze tarcza Linka. Ej, Linkę ty dostałeś chyba ode mnie, tak? Linkę możemy samemu już zrobić, bo zbudowałem tam 3 odcinki temu nie krosno, tylko no tam jest w tym w naszej narzędziowni. Ej, to tego nie widziałem. Dobra, zmienimy schemat sobie na linkę i dodajmy sobie jeszcze tutaj, zróbmy sobie parę linek i zrobimy sobie, co ja tutaj miałem zrobić? Tarcze? Nie. Co ja miałem zrobić? Ej, w sumie to nie wiem, co miałeś zrobić. Ty chyba nie mówiłeś na głos. Może mówiłeś? Linka i po lince deseczki. Czy tu są deski? Czy ty zabrałeś moje wszystkie deski? Nie, ja mam tylko te, co nazbierałem sobie. Powinny tam być w magazynie, pewnie ze 100 jest, czy coś takiego. Dobra, to ja muszę sobie zrobić deski w takim razie. Zmieńmy sobie tutaj schemat na to coś. Dodajmy sobie ty... Aha, dobra, robię su... Dobra, nie chcę tego, dajmy tak, o, proszę bardzo, i dajmy tutaj pełno desek, żeby nam zrobiło, dajmy może tak z 30, okej, dajmy 30 desek i zrobimy sobie, o, chyba jasno się będzie robić, więc będziemy mogli iść po ten plec, nie po plecak, tylko po to wiadro, nie, w sensie z dynamitem. Tak, i postawimy sobie i może, ale lepiej, żeby nam niechcący tu nie wybuchło, bo może być potem lekki przypał. Mamy tutaj linkę zrobioną, zabierzmy sobie ją. A czemu mi tu nie robi dalej linki? Halo, proszę robić linkę. Aha, dobra, bo tu trzeba... Aha, trzeba 5 na tą linkę. To ja myślałem, że to z jednego się robi. To dajmy sobie tu od razu 10. Okej, i będziemy mieli 3 linki. Weźmiemy sobie, czekajcie, tak. I do tego nam jest potrzebnych linek... Jedna linka i 5 desek. Dobra, chodźmy po deseczki. Dawać tutaj deseczki. I tutaj nam się rozwaliła trochę chata, bo powinniśmy mieć jeszcze... co my tutaj powinniśmy mieć? Powinniśmy mieć tą podstawkę.
podporę w tym miejscu. Dobra, dajmy sobie tak podporę, żeby to, żeby ten dach się nam nie zawalił. Dobra, zabierzmy sobie deski. Ile mamy? 9 desek zrobionych. Siema siewca, dawaj mi te deski. Daj mi deski. Dzięki. Mamy? On ci za darmo dał? Nie, on tu stoi i przeszkadza, wiesz? Stoi i przeszkadza. Dobra, dobra. Bo w ogóle my nie zbieramy lutu od naszych ziomków i to jest totalny błąd, bo od nich można brać rzeczy, a my tego nawet nie robimy. No ale czekaj, ale gdzie oni mają jakieś rzeczy? No właśnie jak się ich tam jakoś rozkliknie, ja nie wiem. Ostatnio właśnie tak zrobiłem, że mi dał. Ale jak ja to zrobiłem, to ci nie powiem. Coś kliknąłem. Ej, oni mogą robić... Dobra, zdobądź granit dla mnie. Ty co jest? No. My tego w ogóle nie używamy. W ogóle. Dobra, no to czekajcie. Zobaczmy, co tutaj jeszcze... Kto tutaj dla nas pracuje? Siewca, chodź tu. Dawaj, miło mi cię poznać. Okej, okej. Jak podoba ci się praca? Ej, jedwa... Ej, ile ja tego dostaję? 6 drewnianych kij. No stary, ja tutaj dostałem dużo rzeczy. Ej, mam do ciebie pytanie. No? Chodź tutaj do tej chałupy i spróbuj zbudować ten jeden brakujący klocek, bo ja nie wiem, gdzie to jest. Jeden brakujący klocek? No, bo no, mam napisane, że brakuje jednego, a nawet mi nie pokazuje, gdzie. A jak on wygląda? Taki długi, jak sobie klikniesz. Jak sobie klikniesz... chyba? Czy tam... No, jak tutaj będziesz w domku? A to mi się wydaje, że to może gdzieś tu, nie? No właśnie, nie tu? Powinno się podświetlić, ale no nie wiem. Ale lipa. Ej, gdzie to może? A może gdzieś u góry? Czekaj, no właśnie buduję schody, żeby się tam dostać. Ej, no dawać mi to, no. Co to ma jest, być? Jest, jest, tam u góry, u góry, u góry. Aha, dobra, jest, kontynuuję budowę w takim razie, XD. Etap 9/23, życzę ci powodzenia. Ej, w końcu będziemy mieli jakiś fajny dom, to mi się zakrzak podoba. Oby tak dalej, etap 10 ukończony. Ja lecę zrobić sobie tarczę, lecę po wiadro i trzeba właśnie, trzeba otwierać ten prezent. Ja o tym prezencie teraz zapomniałem. Iskra, uciekaj mi stąd, jak podoba ci się praca, zdobyć pióro, dzięki. Okej, bardzo dobrze. I mamy to. Praca, pracuje tam Iskra. Mam nadzieję, że tam robi, dobrze robi. Mamy tutaj talizman zimnej krwi. Zwiększa odporność na wysoką temperaturę. Aha. Czyli ty. Na wysoką, a nie na zimną? Czyli możemy z nim iść na pustynię i nie będzie nas biło, tak? Jeżeli dobrze rozumiem. No tak. Tak, 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 tak. To będziemy musieli to zrobić. Ja lecę, mam tak, mam tarczę i tą tarczę prawdopodobnie da się... Gdzie? Tu? Tutaj, patrz, mam tarczę. Miałeś tarczę już, czy jeszcze nie? Miałem. Tak się składa, ale już jej nie mam, ale no może będę miał niedługo. Musisz coś zobaczyć. No myślę, że najpierw musisz coś otworzyć, tak? Musisz coś otworzyć. Tak. Dobra. To ja lecę, słuchajcie, ja lecę po ten, po to wiaderko tutaj, zobaczymy, czy to się da wziąć. A nie wiesz, jakim guzikiem się podnosi? Nie. Pewnie E, ale nie wiem. Ja kiedyś podnosiłem jakąś skrzynię, to chyba aha. E? Ale to tam ci się powinno pokazać. U ciebie to chyba F jest, bo ty masz inaczej to w ogóle podpisane. Okej, okay, to ja tutaj zabrałem sobie mleczko. Lecimy po to wiadro. Zobaczymy, czy nam się tam coś podświetli i będziemy mieli dwa wilki do pokonania. A, on się chyba zajmie tą owcą? Chyba tak, dobra, on mi da spokój. Więc zabierzmy to, bo to było chyba w tym miejscu. Ta, stary chłopie, patrz co to ja jest... mam. To dawaj, jest... nie gadaj, że masz tą bekę. No stary, mam beczkę, widzowie, mamy beczkę i... Zakrzak buduje, nie wiem czy mnie słychać, Zakrzak buduje dom i ja mu tą beczkę tam wrzucę. Zakrzak, zatkaj uszy. Halo, halo. Ej, coś się nie słychać? Nie, nie mam, nie? No to widzowie, ja się na chwilę wyciszam, czekajcie. Wrzucimy mu to do domku, ale to na Sylwestra. Muszę to gdzieś schować. Schowamy to gdzieś i wrzucimy mu na Sylwestra do... na chatę. Ej, halo, 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 teraz już słychać? No, a co ty robisz? Gdzie ty jesteś? A ja już idę, już idę, już idę, już idę, już idę. Mam dobra. Pewną rzecz. Co, może zdajmy to tak? Czekajcie. Jednak się nie da tej beczki podnieść, wiesz? To trochę lipa, no bo liczyłem, że może weźmiemy gdzie... Co to było? Nic, 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 nic to nie było, nic. Trochę jesteś podejrzany. Nie. No nic nie było, naprawdę. Ja tam nic nie zrobiłem, stary. No nic, nie, no zobacz. Na pewno, no dobra, no dobra. Ej, a masz może granit dla mnie? A, tak się składa, że mam 50, proszę bardzo. Jest, dobrze, dobrze, super. Ej, do mojej chałupy. I twojej w sumie też.
Ej, a tam będzie łóżko, ale no, może być twoja, może być twoja. Na Sylwestra jeszcze znajdziemy to. Słucham? Co? Co, co? I nie mówię do widzów tutaj. Co, Sylwester? No Sylwester za niedługo, trzeba tutaj ubierać miasteczko za niedługo. Słuchajcie, przejdźmy do otwarcia prezentu, bo wy na pewno na to czekacie. Słuchajcie, i zróbmy to tak, ja tu już wychodzę i Zakrzak, możesz przyjść do mnie jak chcesz, tylko ja tam prawdopodobnie nie wyjdę. Już tam do ciebie idę. Na bałwana trzeba wskoczyć, tylko bałwan ucierpiał lekko. A dobra, jesteś już. Tak, ja już jestem i teraz tak, co ja obstawiam, że tam jest? Obstawiam, że na pewno są jakieś surowce, jakieś materiały fajne, jakieś niedostępne materiały. Obstawiam, że jest chili, coś piaskowego może? No, bo Zakrzak mówił, że to no, zobaczysz, klikaj i obstawiaj. I widzowie niech ocenią od 1 do 10. Dobra, mam nadzieję, że to jest fajny prezent, sprawdźmy i... Wow, ej, czekajcie, co my tu mamy? Mamy kilof i to ten lepszy. Czekajcie, bo już nie chcemy tańczyć. Mamy tak, tarczę rycerską, proch kurniczy, to pewnie wsadził ten, co ja mu dałem. Kilof. Akurat właśnie to nie jest ten, co ciekawe, tylko ja znalazłem. Talizman zdrowia, ale ja już mam, ale mega się cieszę, bardzo dziękuję. Mamy jakiś shake śniego... Słucham? To drugi, gościu, to drugi, zakładaj. Aha, czyli dwa można mieć, okej, no to mi się podoba. Chleb, shake śniego jagodowy, to są pierwszy raz te rzeczy widzę w tym trybie. Piaskowa skorupa, pikantny burger, oskubany. Ej, ty masz dużo, w sensie ty mi dajesz dużo lepszy prezent. Ty mi dajesz dużo lepszy. Wiem. To ja tam jakieś materiały, ale widzowie, no ja wam opowiem historię, bo w sumie już możemy się do tego przyznać. Byliśmy... Zobaczcie, jak my byliśmy. Ja to zobaczyłem w któryś dzień i stwierdziłem, że pójdę tutaj, nie? Że pójdę tu. I zginąłem ze wszystkim, co tam było, więc będziemy musieli iść na mini wyprawy w kolejnym odcinku dokładnie w to miejsce. I zobaczcie, jak my sobie poszliśmy na wyprawę. Zakrzak poszedł w lewo, miał iść tam, nie? Poszedł tu. Ja poszedłem tu. Dobrze, że myśmy się nie spotkali, bo w sumie... Nie znaleźli. Dużo nie brakowało do tego, ale by było. I ja cię kręcę. Tylko najlepsze jest to, że my się wybraliśmy na wyprawę, mając po 3 serduszka i zginęliśmy po tyle razy, że to jest w ogóle masakra. No, gratulacje dla nas, ja tak powiem, za tą wyprawę, bo to było mocne. Bo to miały być bardzo dobre prezenty. Słuchajcie, ubierzmy sobie talizman. No oczywiście mój nie był tak dobry i dzięki temu mamy jeszcze więcej serduszek. I słuchajcie, w kolejnych odcinkach będziemy musieli skupić się na tym, żeby zrobić te lepsze talizmany. Mamy je tutaj. Zimna krew, piaskowa skorupa, marmur, i jedwabna nić, czyli brakuje nam dwóch piaskowych skorup do tego talizmanu i mamy talizman zdrowia i talizman... Aha, czyli można go na dwa sposoby zrobić i mamy jeszcze kuszę. Kiz... Dobra, no to będziemy mieli lepszy ekwipunek i wydaje mi się, że przed wielką wyprawą zimową, na którą się wybieramy, no to przejdziemy sobie na pustynny biom. Także słuchajcie, to by było na tyle. Ja Zakrzakowi bardzo dziękuję za świąteczny prezent. Także kolejny odcinek będzie u Zakrzaka. Wbijajcie na te filmy. Trzymajcie się. Na razie. Siema. Cześć.